Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnej rozmowie w SWT TV, na naszej kanapie pod gęsiarką. Proszę Państwa, dzisiaj temat będzie dość poważny, ponieważ ja już raz zapowiedziałem, że chcę jednak wrócić do rozmów o tragedii w Smoleńsku. Jak Państwo wszyscy wiecie, ja tego nie ukrywam, uważam, że klucz leży w Polsce i że warto by przebadać procedury, które powinno się zastosować, a się ich nie zastosowano przy tego typu locie i przy locie prezydenckim. Jak Państwo wiecie, ja daleki jestem od roztrząsania spraw technicznych. Uważam też, że społeczeństwo nie jest głupie. Tak jak chciano po 10 kwietnia, tak jak tam udowodniano, że nic na ten temat nie wiemy, mamy się pogodzić z określoną narracją. Użyto zresztą różnych środków, poza nie tylko polskiej prasy, nie tylko polskich mediów, ale również i takich dużych kanałów jak Discovery i filmy, które pojawiły się na ten temat. Będę dzisiaj o tym dyskutował ze swoim gościem, zaraz do tego przejdę. Uważam, że w społeczeństwie jest wielu ludzi, którzy też myślą, też się znają na tych rzeczach i potrafią wiele wyjaśnić. Rozmawiam dzisiaj z... Pan przedstawi się. Nazywam się Krzysztof Bobczuk, jestem mieszkańcem Zamościa. Ukończyłem Akademię Obrony Narodowej, studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, kierunek zarządzanie lotnictwem. Pracował Pan? Pracowałem, miałem doświadczenie w pracy, jeżeli chodzi o Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która zajmuje się szkoleniem oraz zatrudnianiem kontrolerów ruchu lotniczego. Zajmuje się ogólnie całą przestrzenią powietrzną, jaka jest u nas w kraju. Byłem tam między innymi na takim stanowisku, gdzie układałem pytania do okresowego szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego. Z tych pytań, które ja ułożyłem, były wybierane pytania, które były przedstawione na egzaminie kontrolerem ruchu lotniczego. Okej, w porządku. I właśnie tym się mniej więcej zajmiemy, bo Pan zgłosił się do mnie, mówiąc mi pewne rzeczy, o których praktycznie się nie dyskutuje, czyli o kontrolerach. Dokładnie. Moim zdaniem należałoby zwrócić większą uwagę na wpływ kontroli ruchu lotniczego, jaka miała w dniu 10 kwietnia wpływ na to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem. Dobrze. Wiemy, że prokuratura prowadzi śledztwo. To było lotnisko wojskowe, lotnisko rosyjskie. Nie mamy dostępu do tych kontrolerów. Co Pan zauważył z oglądu zewnętrznego? Dobrze, z oglądu zewnętrznego zauważyłem to, iż ci kontrolerzy w tym momencie są nieosiągalni dla polskiej prokuratury. Polska prokuratura chciałaby ich przesłuchać oraz postawić im zarzuty z prowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. To już wiemy. Dokładnie. Natomiast możemy zwrócić uwagę na to, iż do katastrofy mogłoby nie dojść, gdyby kontrolerzy ruchu lotniczego zachowali się w sposób odpowiedni. Dobrze, na czym polegało w takim, jak Pan mówi, że zachowali się w sposób odpowiedni, to znaczy, że uważa Pan, iż działali w jakiś sposób taki niezgodny z procedurami, niezgodny z zasadami. Na czym to polega według Pana? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o badanie wypadków lotniczych, jest to określane jako jeden z czynników, który jest nazywany czynnikiem ludzkim. Możemy również do tego czynnika ludzkiego dołożyć drugą rzecz, która jest nazywana misją, którą należy wykonać. Kontrolerzy, gdy polski Tupolec skontaktował się z wieżą kontroli lotów lotniska w Smoleńsku, słyszymy komunikat, który jest w stenogramach. Na korsarzu mgła, widzialność 400 metrów, nie ma warunków do przyjęcia. W tym momencie piloci powinni dostać komunikat od wieży kontroli ruchu lotniczego, że to lotnisko zostaje zamknięte. Dobrze, dlaczego nie dostali? Dlatego nie dostali, że być może ktoś im kazał wydać taką dyspozycję, że to... Ale tu już spekulujemy. Tak, tu dokładnie spekulujemy, gdyż nie wiemy, czy ktoś stał nad nimi i powiedział, na razie ich przyjmujcie tutaj, zobaczymy co będzie dalej i zobaczymy co będzie. Piloci w tym momencie mogli powiedzieć, dobrze, wiemy, że nie ma warunków do przyjęcia, przylecimy do Was i zaczekamy w holdingu. Holding to jest tak zwane miejsce, gdzie samolot oczekuje na
poprawy warunków atmosferycznych. Czyli po prostu krąży dookoła. Dokładnie, w wyznaczonym miejscu. Przestańmy używać, bo nie wszyscy znają dokładnie tą terminologię lotniczą, mogą się gubić, czyli mówmy bardziej tak strawnie. Dokładnie. Okej, czyli oni krąży po powietrzu. Dobrze. Czyli co powinno być pierwszy komunikat, który Pan powiedział? Na korsarzu mgła? Widzialność tak? 400 metrów, brak warunków do przyjęcia. Co powinno być konsekwencją tego? Konsekwencją tego powinna być decyzja pilotów o tym, albo wariant pierwszy, odchodzimy w tym momencie na zapasowe lotnisko, ewentualnie drugi wariant, lecimy nad Smoleńsk i czekamy na poprawę warunków. A jaka powinna być decyzja kontrolerów? Kontroler ruchu lotniczego, jeżeli chodzi o Smoleńsk, powinna być taka, powinien być powiedziany dosadnie komunikat. Lotnisko jest zamknięte. Nie możecie w tym momencie wylądować. Czyli chodzi nam głównie o to, że piloci nie dostali tego komunikatu. Tak, piloci nie dostali tego komunikatu. Powiedzieli tylko, że nie ma warunków na przyjęcie. Widzialność 400 metrów. I co dalej? W tym momencie samolot kontynuuje lot do Smoleńska. Kontrolerzy powinni ewidentnie powiedzieć, to lotnisko jest zamknięte, nie możecie wylądować, gdyż przyrządy naziemne nie zezwalają na lądowanie w takich warunkach. Czyli rozumiemy, że kontrolerzy świadomie nie wydali tego polecenia. Tak. Wyjaśnijmy jeszcze jedno. Pilot musi się w powietrzu słuchać kontrolerów. Dokładnie tak. Służba Kontroli Ruchu Lotniczego to jest ten organ, który wydaje pilotom polecenia, w jaki sposób mają się zachowywać, w zależności od tego, w której przestrzeni powietrznej, na którym etapie lotu się znajdują. Czy jest to kontrola obszaru, zbliżania bądź lotniska. Dobrze. Czyli rozumiem, że czy jest sytuacja, kiedy pilot nie posłucha kontrolerów? Tak, jest taka jedna sytuacja, ale to dotyczy kolizji w powietrzu, ale to możemy o tym kiedy indziej porozmawiać, jeżeli będzie taka sytuacja. Aha, czyli w każdej innej sytuacji pilot wysłuchuje kontrolerów. Pilot powinien się, czy musi się podporządkować kontrolerom? Tak, musi się słuchać kontrolerów, gdyż możemy powiedzieć, że to jest jego przełożony w tym momencie. Dobrze, sprecyzujmy. Czyli jeśli kontrolerzy wydaliby polecenie lotnisko zamknięte. Tak, piloci by musieli zdecydować, czy odchodzimy na zapasowe, czy dolatujemy do Smoleńska, czekamy przez pół godziny na poprawę warunków. Jeżeli nie ma poprawy warunków, odchodzimy na zapasowe. Dobrze, skoro kontrolerzy nie wydali tego polecenia, to co pilot pomyślał? Pilot pomyślał, że być może te warunki się poprawią, ponieważ może być tak, że z biegiem czasu, czyli dolot do Smoleńska, plus te pół godziny, może być wystarczająca przestrzeń czasowa na poprawę. Dobrze. Co było dalej? Skoncentrujmy się na kontrolerach w tym momencie. Dobrze. Może zacznijmy od tego, jaka była pogoda w Smoleńsku. To już wiemy. Spokojnie. W takim razie pilot przyjmuje kierunek na lotnisko Siewierny i rozpoczyna etap zniżania z wysokości przylotowej do lotniska. W pewnym etapie lotu, około 5600 metrów, znajduje się od lotniska. W tym momencie wchodzi w tak zwaną tą mgłę, która była i otrzymuje od kontrolera ruchu lotniczego komunikat, jesteś na kursie i ścieżce. Stop. Czyli kontroler, który mówi mu, jesteś na kursie i ścieżce, upewnia cały czas pilota, że znajduje się w dobrym położeniu. Aha, i pilot, słysząc ten komunikat, jest przekonany, że znajduje się na ścieżce, która go doprowadzi do poprawnego wykonania manewru przyziemienia. Dobrze. I co dalej? Pilot kontynuuje to zniżanie. W pewnym momencie słyszy sygnał terrain ahead, który jest po prostu bardzo często powtarzany wszędzie. Systemu TAFT. Dokładnie. W tym momencie ten system był ustawiony na ciśnienie barometryczne, jakie panowało na lotnisku, ale dosłownie, gdy usłyszał ten komunikat, kontroler ponownie komunikuje mu, jesteś na kursie i ścieżce. Czyli wracając do tego, i Pan to odczytał na podstawie opublikowanych stenogramów, tak? Tak, tak, dokładnie. Czyli tak, jest sygnał terrain ahead, a kontroler cały czas, jesteś na kursie i ścieżce. Czyli tak jakby kontroler nie współdziałał z tym systemem. Dokładnie. Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy tylko kontroler nie słyszał tego, bo to było w samolocie, natomiast kontroler wydawał oddzielne komendy. Ale przecież kontroler ma przyrządy, gdzie widzi samolot. Tak, on tam miał w Smoleńsku dwa ekrany radarów. Jeden pokazywał kurs, drugi pokazywał ścieżkę. I na podstawie tego, co widział, informował pilota, że jesteś na kursie i ścieżce. Dobrze, skoro go informował, to co, radary pokazywały kurs i ścieżkę właściwą, czy co mogły pokazywać radary? Skoro kontroler tak mówił, to tak powinno być.
Natomiast... To w tym momencie pilot, bo wie pan, my musimy troszeczkę się tu przestawić. Jest pan jednocześnie kontrolerem i jednocześnie pilotem, więc pilot widzi co innego, kontroler widzi co innego. Tak. Natomiast pilot wie, że system TAFS w tym momencie nie może działać prawidłowo, gdyż nie jest wgrana mapa tego lotniska. Zaraz do tego dojdziemy, bo to też jest ciekawa informacja, proszę państwa, której też mało kto poruszał. W takim razie pilot kontrolerowi podaje złe namiary. Kontroler pilotowi podaje. Przepraszam, kontroler pilotowi daje złe namiary, tak? Z tego by tak wynikało, ponieważ system informuje, że jest na kierunku uderzenia w ziemię, a kontroler mówi, jesteś na kursie i ścieżce. Pilot musi zdecydować. I komu wierzy z przyzwyczajenia, bo to byli doświadczeni piloci, komu w takim razie uwierzy pilot? W takim razie, i tutaj dochodzimy właśnie do systemu TAFS, gdyby była wgrana mapa tego lotniska, w tym momencie podejrzewam, że pilot podjąłby próbę odejścia na drugi krąg. Ale gdy nie ma wgranej mapy lotniska, tego nie było na lotnisku w Smoleńsku, ten system nie mógł działać prawidłowo. A skąd wiemy, że nie było wgranej mapy? Ponieważ to jest lotnisko wojskowe. W większości lotnisk wojskowych nie ma wgranych w ten system. To jest raz. Dwa, producent no, nie wgrywa takich rzeczy, jeżeli to jest lotnisko wojskowe generalnie. I w Polsce też tak samo? Tak, ponieważ to jest system, który się kupuje zewnętrznie. A, czyli to jest coś w rodzaju takiego GPS-u dla samolotów? Tak, to jest GPS dla samolotów, który szczytuje pozycję samolotów względem lotniska. A kto mógł wgrać tą mapę tego lotniska? Tą mapę lotniska mógł wgrać producent tego systemu, który nadzoruje to wszystko, gdyby to lotnisko zostało zgłoszone do tego systemu, ponieważ producent musiałby pojechać, zrobić audyt tego lotniska, pozgrywać dokładne namiary, GPS, wszystko i wtedy by mógł wgrać ten system, to lotnisko. Czyli to producent, czyli? Producent, czyli trzeba było dokładnie zacząć, kto jest producentem dokładnie tego urządzenia, natomiast tutaj to jest no, w tym momencie do ustalenia. Samolot jeszcze był przedtem remontowany. Tak, samolot był remontowany w Samarze. Czy te systemy TAFT też były montowane w czasie tego remontu, czy jakiegoś tam przeglądu? Znaczy to podejrzewam, że wszystko tam było sprawdzane, gdyż samolot przechodził przegląd bodajże, jeżeli się nie mylę, kategorii D. To polega... Co to jest? Przegląd kategorii D polega na rozebraniu samolotu na najmniejsze części i sprawdzamy wszystko. Także podejrzewam, że te systemy, cały kokpit, podłoga, siedzenie, wszystko było rozebrane i posprawdzane. Dobrze, a czy w takim wypadku, czy ten przegląd D takiego samolotu u producenta, co jest normalne, bo to u Boeinga i u wszystkich, tak, to jest wszędzie, wiadomo, czy również te systemy elektroniczne, typu właśnie te tafty, te różne takie inne historie, też są wgrywane tam? Też są sprawdzane? Tak, wgrywane, to jest sprawdzane, bo gdyby po tym przeglądzie to nie było sprawdzane, to nie byłoby sprawdzone, zaplombowane gotowość do lotu, ten samolot by nie mógł stamtąd odlecieć, ani wystartować, nie byłby dopuszczony do lotu. Czyli tam w Samarze musiało być wszystko wgrane, ustawione, sprawdzone. Sprawdzone. Tak. I wówczas był zaplombowany samolot przez producenta? Przez osoby, które sprawdzają to wszystko, które mają odpowiednie... Przez producenta w tym momencie. Tak. Dobra, i czyli polska strona później nie musiała w to ingerować, prawda? Nie, nie musiała, bo jeżeli wgrali aktualne mapy, które były najbardziej dostępne, to na piloci na podstawie tych map latali, jeżeli chodzi o lotnictwo. No dobrze, no ale w tym momencie to jest samolot rządowy, prawda? Tak. Bo to był z floty rządowej z pułku, istniejącego wówczas 36. pułku, prawda? Dokładnie. Jest to samolot rządowy, więc ten samolot został zostawiony w tym momencie na jakiś przegląd typu D, wszystko jedno, prawda? Wgrano pewne elektroniczne urządzenia związane z bezpieczeństwem lotu, generalnie z bezpieczeństwem lotu. Znaczy być może przeglądano i aktualizowano, jeżeli jest dostępne nowsze oprogramowanie, gdyż te TAFS, TICAS i te inne systemy już były na tym samolocie. Natomiast one podlegały sprawdzeniu, przeglądowi i tym wszystkim. I czy to robili, jeszcze raz się zapytam i będę się pytał do znudzenia, czy to robili Polacy czy Rosjanie? Nie, to robili wszystko Rosjanie w zakładach remontowych w Samarze. Cały ten przegląd. Czy zna pan może procedurę, czy taki przegląd należy, czy przegląd taki samolotu, który wozi prezydenta i wozi rząd, jest taki przegląd nadzorowany przez kogoś? Znaczy
To wszystko powinno być nadzorowane przez Biuro Ochrony Rządu. Gdyż samolot po takim przeglądzie powinien być jeszcze raz ponownie sprawdzony przez Biuro Ochrony Rządu. Czy są z tego jakieś protokoły? Czy stworzy się z tego jakieś protokoły? Znaczy wszystko powinno być jakby zaprotokołowane, gdyż każda kontrola podlega protokołowi. Czyli ten protokół odbioru samolotu od producenta po przeglądzie powinien odbioru przez... znajdować się. Powinien się znajdować zarówno Biuro Ochrony Rządu, tak? Biuro Ochrony Rządu plus specpół, w którym ten samolot się znajdował. I fachowcy. Tak, i do kogo należał. Gdyż ten samolot, gdyby nie przeszedł pozytywnie tego przeglądu, nie mógłby wystartować. Aha. To jest ewidentna procedura. Aha, czyli to wszystko powinno być w protokołach, no nie wiem to jak to się nazywa, to tak jak badania techniczne samochodu, żeby to przybliżyć, czyli jakieś dokładnie książki coś są, takiego. Jakieś takie zaświadczenie o tym, prawda? Dokładnie. W ten sposób. Tak, to jest, wpisuje się ilość lądowań, startów, przeleciane godziny. Mhm. Okej, okay, a... samolot, który został odbierany od producenta, przyprowadzony do Polski, musiał być już dopuszczony do lotów, tak? Tak, on musiał być dopuszczony do lotów w tym momencie, kiedy został odebrany od producenta i przyleciał do Polski. Czyli w tym momencie też również powinien być po przeglądzie polskich służb, prawda? Dokładnie. Gdy tutaj przyleciał, polskie służby również powinny to sprawdzić wszystko. To wszystko powinno być wpisane do odpowiednich ksiąg, które... tak jak w samochodzie dokumentują przebieg, tak samo dokumentują tutaj godziny lotu, wszelkie naprawy oraz to, ile wykonał samolot startów i lądowań. Plus do tego, jeżeli chodzi o samoloty, które woziły najważniejsze osoby w państwie, ten samolot przed każdym startem przechodził rygorystyczną kontrolę Biura Ochrony Rządu. Dobrze, ale Biuro Ochrony Rządu nie musi się znać na taftach. Nie. A to się kontroluje co jakiś czas? Przed każdym lotem czy po każdym locie? Nie wiem. Przed każdym lotem przychodzą piloci do samolotu i sprawdzają wszelkie systemy, jakie są. TAFS, TICAS oraz ale systemy. Ale czy piloci mogli wiedzieć, że mapa cywilnego jest niewgrana? Tak. Oni o tym wiedzieli, że ta mapa jest niewgrana, gdyż lądowali 7 kwietnia i tej mapy tam nie było. I tutaj dobrze. Dochodzimy do klucza całej sytuacji. Wróćmy teraz do sytuacji, w której słyszy... Dobrze, ja panu przerwę. Mhm. Czyli jeśli wiedzieli, że mapa jest niewgrana z powodów takich, że to jest lotnisko wojskowe i Rosjanie i tej uznali, mapy że nie to ma. Jest tajne i mapy nie ma, prawda? To wówczas jedyną instancją, która ich sprowadza, są kontrolerzy. Tak, są kontrolerzy ruchu lotniczego. Czyli mogą, czyli jest naturalne, że ignorują system, ostrzeżenia systemu. Tak. O którym wiedzą, że nie ma prawa działać prawidłowo. Właśnie, że system nie widzi. Prawda, tego danego lotniska, bo nie ma go w systemie. Tak, nie ma systemu. System to w tym momencie miał tam ziemię, tam nie było żadnego lotniska dla niego. Dlatego dawał alarm, że samolot kieruje się. Czyli zakładając, że nawet jeśli by lądowali na pasie, zgodnie z tym kursem i ścieżką, również ten system TAFS by zareagował w ten sposób. Tak. Prawda? Bo nie miał wgranego oznaczenia. Bo nie miał, tak, dokładnie. Według tego systemu, gdy samolot by przy ziemi wylądował w polu. Aha. No to tak jakbyśmy wjeżdżali GPS-em na drogę, której nie ma w GPS-ie. Tak, i GPS nam mówi, skręć w prawo, za 200 metrów masz drogę, a my się poruszamy nowo wybudowaną drogą. Czyli w ten sposób. Dokładnie. Dobra, czyli jeszcze raz, bo to musi paść jednoznacznie, czyli w tym momencie ignorowanie ostrzeżeń systemu TAFS było uzasadnione, a jedyną instancją, którą piloci mogli uwierzyć i zaufać, byli kontrolerzy. Dokładnie. Dobra, co dalej? Pilot w pierwszym momencie nastawił system na system TAFS, wysokość ustawił na wysokość lotniska. Usłyszał komunikat terrain ahead, dosłownie 2-3 sekundy później usłyszał komunikat, jesteś na kursie i ścieżce. Przełączył ciśnieniomierz na wysokość standardową, czyli 1013 hektopaskali. Dlatego, że kontroler mu... I że jesteś na kursie i ścieżce. Dobra. Samolot kontynuuje podejście do lądowania. Kolejny pojawia się komunikat terrain ahead. Natomiast, co jest w stenogramach, kontroler ruchu lotniczego informuje pilota, jesteś na kursie i ścieżce po raz czyli kolejny. Cały czas po raz kolejny kontroler naprowadza samolot źle. Tak. Jak się potem okazało? Jak się potem okazało, pilot jest przekonany, że system nie działa prawidłowo, ponieważ nie ma wgranego mapy lotniska, a kontroler utwierdza pilota w przekonaniu, że jesteś na kursie i ścieżce, czyli jesteś na prawidłowej ścieżce podejścia. Informuje pilota, gdy będziesz na wysokości 100 metrów, podejmiesz decyzję, czy będziesz wykonywał manewr
lądowania, czy odejdziesz na drugi krąg. Czyli kontroler mu tak mówi. Tak. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samolocie. Prawda? Dokładnie. Pilot to nie jest samochód. To nie jest rower, to nie jest samochód. Pilot nie widzi, co się dzieje pod nim. Nie, tam nie widział. Pilot musi się opierać na przyrządach i na tym, co mówi kontroler. Dalej. Dokładnie. W tym momencie, gdy usłyszał drugi raz terrain ahead oraz jesteś na kursie i ścieżce, kontynuują zniżanie do wysokości decyzji 100 metrów. Gdyż taką decyzję, według nagrania skopiowanego od Rosjan z czarnych skrzynek, wydał pilot, kontroler decyzja. Zniżaj się do 100 metrów i w skrócie później, mówiąc takim językiem potocznym, gdy będziesz na 100 metrach, zadecydujesz, czy będziesz przyziemiał, czy odejdziesz na drugi krąg. Pilot kontynuuje to zniżanie. Cały czas wierząc, że jest na kursie i ścieżce, gdyż, bo tak mu mówi kontroler. Tak. Kontroler do samego końca mówił, że jesteś na kursie i ścieżce. No i? Pilot kontynuuje, a radionawigator, który się znajdował, odczytywał wysokość, którą po prostu słyszymy, prawda? 200, 150, 100, 100, 100. Gdy jest na wysokości 100 metrów, pilot podejmuje decyzję, że odchodzimy. Co wcześniej ustalili, że odchodzimy w automacie za pomocą naciśnięcia guzika. Jeszcze słyszy kolejny komunikat, że jesteś na kursie i ścieżce, a w tym momencie już pilot był pod ścieżką zejścia. Czyli po prostu był za nisko, żeby odejść. Można to tak ująć. Można to tak ująć, prawda? Tak, to było za późno, bo biorąc pod uwagę szybkość zniżania tego samolotu. Tak, to... tak. Tam było powyżej chyba 10 metrów na sekundę zniżania się. Także pilot do ostatnich chwil lotu, dopóki nie padła komenda, odchodzimy, horyzont 101, był przekonany, że jest na kursie i ścieżce. Dopiero z wysokości decyzji 100 metrów, gdy nie widział pasa startowego, ani oświetlenia tego pasa, podjął decyzję, odchodzimy, stoimy. Dobrze, dobrze, to już wszystko dalej wiemy. Pytanie mam tylko jeszcze jedno w tej sekwencji. Mam jeszcze jedno pytanie. W którym momencie kontrolerzy przestali udawać? Bo to tak trzeba nazwać, bo z tego, co Pan mówi, oni go sprowadzali tak jakby obok. Pierwsza komenda kontrolera, żeby odchodził, następuje po tym, gdy pilot powiedział, odchodzimy. Czyli najpierw pilot powiedział, że odchodzimy, a potem kontroler powiedział, żeby szedł na drugi krąg. Dobrze. Teraz tak, mamy wieżę kontrolną. Co powinno być w wieży? Jak powinni pracować kontrolerzy? Co tam jest generalnie? Generalnie wieża kontroli lotów, możemy to zaobserwować przykładowo w Warszawie, to jest budynek, w którym stricte znajdują się kontrolerzy ruchu lotniczego. Oni obserwują całe lotnisko, obserwują otoczenie wokół lotniska, mają specjalistyczne przyrządy do sprowadzania samolotów na pas startowy. Co jeszcze? To wszystko jest w jakiś sposób rejestrowane. To już ja Państwu powiem, bo też wiem, jak to wygląda. Tak, to wszystko jest rejestrowane. Zapisy z radarów powinny być nagrywane kamerą, która nagrywa to z góry, a wszystko... A samo postępowanie kontrolerów? Samo postępowanie kontrolerów również powinno być nagrywane, tak samo jak i dźwięki, które znajdują się w wieży kontroli lotów, są nagrywane na specjalne magnetofony. Polska strona wystąpiła o te nagrania, prokurator usiłował wystąpić o te nagrania, ale Rosjanie stwierdzili, że ich nie mają, bo coś tam się popsuło, prawda? Tak, polska prokuratura wystąpiła o zapis wideo, zapis z wieży kontroli ruchu lotniczego. Natomiast rosyjska strona stwierdziła, że tego zapisu nie ma, ponieważ przetarła się wtyczka zasilająca aparaty, które nagrywały to. Ja tutaj to. Powiem Państwu jeszcze jedno, że my mówimy wieża, ale to mógł być zwykły barak i to może być zwykły barak, to forma to normalnie w tym środowisku określa się jako wieża kontroli lotu, bo to nie tak. Zawsze jest wieża, tak naprawdę, bo zależy od lotniska. Poza tym, z tego co wiem, na większości lotnisk na świecie, małych czy dużych, nagrania z wieży kontroli ruchu lotniczego są zawsze dublowane, także jak jedna kamera wysiądzie, zaczyna działać druga i tak dalej, są backupowane. To jest raz. Mamy XXI wiek i nie ma problemu stworzenie takiego backupu. Kontrolerzy są dla polskiej strony niedostępni. I tu dochodzimy do kolejnego tematu, czyli do filmu Discovery. Kontrolerzy dla polskiej strony są niedostępni, proszę Państwa. O tym wszyscy wiemy. Natomiast
Kanał Discovery w serii Katastrofy lotnicze, prawda? Tak, Katastrofa w Przestworzach. Katastrofy w Przestworzach opublikował, nakręcił film, w którym jeden z tych kontrolerów się wypowiada, prawda? Dokładnie, tak. Dobrze, pan... Przygotowałem sobie notatki. Przygotował sobie notatki, w którym chcę pokazać wszystkie błędy i wszystkie nieścisłości tego filmu. Dobrze. Dokładnie. Szanowni Państwo, przedstawię chronologicznie, tak jak to idzie w tym programie, rzeczy, które mi się udało wynotować, które się nie zgadzają. Przede wszystkim pierwszą rzecz po tworzeniu samego filmu, już w pierwszej minucie, pojawia się, minął nieco ponad rok. Czyli zakładamy, że film został nakręcony w połowie roku 2011 po katastrofie. Proszę sobie przypomnieć tylko, kiedy zostały ujawnione scenogramy z zapisu kontroli ruchu lotniczego, z Tupolewa, kiedy? No właśnie, to publikowały media i to było stopniowo, kiedy one zostały dopiero wszystkie skrzynki skopiowane, oczyszczone zapisy. Kiedy to się dostało do publicznej informacji, to minęło naprawdę dużo czasu, więc skąd ci producenci mieli te zapisy, które były? Przed ich oficjalną publikacją. Tak, przed ich oficjalną publikacją. Kolejną rzeczą proszę zwrócić na wygląd wieży kontroli lotów, która jest w tym programie. Jest to wieża ładna, zadbana, czysta. Kontroler pracuje w idealnym stanowisku, ma do dyspozycji radary, a nad nim stoi jego przełożony. Natomiast jak wyglądała wieża kontroli ruchów na lotnisku w Smoleńsku? Proszę zobaczyć na zdjęciach, wystarczy wpisać w Google'ach, jak wyglądała ta no wieża. No tak, rzeczywiście, na filmie jest zupełnie coś innego, jakieś lotnisko super nowoczesne, a tu mamy prowizorkę. Dokładnie. Kolejną rzeczą, która zwróciła moją uwagę, proszę zobaczyć na salonkę prezydencką oraz osoby, które się w tej salonce znajdują. Jest na filmie jest? Na filmie jest tak. Prezydent Lech Kaczyński. Po drugiej stronie siedzi dyrektor Kazana oraz generał Błasik. Jest ewidentne nawiązanie do tego, że generał Błasik mógł być w kokpicie oraz mógł sterować tym wszystkim, podejmować decyzje za pilotów oraz dyrektor Kazana, który, jak później jest ujawnione, znajdował się w kokpicie oraz mówi, że jeszcze nie została podjęta decyzja. Czyli w tym fragmencie wynika z tego, że tak jakby ujawnione potem taśmy potwierdzają pewną licencję producentów czy reżyserów filmu. A jak wiemy ostatnio, po ujawnionych taśmach z komisji Millera dotyczące właśnie generała Błasika, to było wszystko robione w celach propagandowych. Dokładnie. Kolejną rzeczą, jaką zwróciła moja uwagę, tutaj pozwolę sobie na cytat, jest to pan Aleksander Stepeczenkow, podpisany jest jako kierownik lotów w Smoleńsku. Cytat z jego słów. Maszyna była cywilna, poruszała się zgodnie z cywilnymi zasadami. Przede wszystkim był to lot wojskowy. Maszyna była wojskowa, także nie wiem skąd te słowa się wzięły. A to, że poruszał się zgodnie z cywilnymi zasadami, każdy samolot wojskowy, który się przemieszcza po cywilnej przestrzeni powietrznej, musi się poruszać tymi korytarzami powietrznymi, innej drogi nie ma. No tak, bo proszę Państwa, są korytarze powietrzne dla wojska i są korytarze powietrzne dla lotów cywilnych, więc jeżeli lot typu HET jako maszyna wojskowa, bez względu na to, kto na tym leci, czy to jest Air Force One, czy to jest Putin, musi się poruszać zgodnie z zasadami lotów cywilnych specjalnym kanałem powietrznym. To jest raz. Dobra, to się zgadza, prawda? Tak, co dokładnie. Mówię? I tutaj mamy kontrolera ruchu lotniczego przedstawionego w filmie, który jest dostępny dla Discovery, a nie jest dostępny dla polskiej prokuratury. Dokładnie. Niestety polska prokuratura, gdyby wysłała wezwanie, no niestety ta osoba się nie pojawi, a powinna. W tym filmie również tylko w jednym momencie kontroler mówi, że pilot jest na kursie i ścieżce. Jest to, gdy znajduje się na wysokości chyba 400 metrów, z tego co mi się udało wynotować. Natomiast na scenogramach ten komunikat pojawia się bodajże 3 lub 4 razy. Także no, ewidentne tutaj zakłamanie. Jak i również rosyjski śledczy, który przyjechał na miejsce, gdy spogląda na pogodę, patrzy na katastrofę, to wszystko ogląda, zadaje sobie pytanie, po co próbowali? No, odpowiedź jest ewidentna. Oni nie mieli zakazu próbowania, gdyż kontroler nie zamknął lotniska. Właśnie. I tu dochodzimy do clou.
I właśnie chciałem po prostu, proszę Państwa, przyzwyczaić Państwa również do tego typu programów, które będę kręcił z różnymi ludźmi, również na temat Smoleńska. Nie będzie tu dużo o technice, nie będzie dużo terminologii, ja staram takiej czysto technicznej, staram się to wyjaśnić, ale proszę zauważyć. Zawsze twierdziłem i twierdzę, że samolot można strącić za pomocą jakiejś broni, za pomocą jakiejś bomby, za pomocą ładunków wybuchowych, ale również poprzez niespełnione lub specjalnie wykrzywione procedury. Zestaw takich procedur od samego początku do końca musiał doprowadzić do tej katastrofy. Tak uważam. Mam prawo tak uważać, Państwo mają prawo uważać również co innego. Uważam również też, że klucz jest w Polsce i że jeśli była to operacja wywiadowcza jednego lub dwóch wywiadów, czy nawet trzech wywiadów, dobrych wywiadów światowych, nieważne jakich, to musiała być wykonana za pomocą różnych źródeł, a te źródła musiały być po każdej stronie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu przede wszystkim, dziękuję, że Pan również się odważył, bo to wymaga odwagi. I do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia.